Jest jedna misja, która sprawia mi dosyć spory problem, bo jej nie lubię strasznie i w sumie ten dzień teraz nadszedł, aż zbierze się z Boogie Swamp. Więc również i z tą misją się trzeba będzie zmierzyć. No, nic na to nie poradzę. Trzeba, mus to mus, jak to mawiają. Nie wiem, kto mawia, ale wiem, że tak mawiają. Niszczmy tutaj te zbiorniki z fioletowym eko, żeby nam nie przeszkadzały, bo nam trochę wadzą. W sumie mogę tak poziom od dupy strony trochę robić. Mi to nie przeszkadza, szczerze. Przynajmniej będzie to jakaś różnorodność względem wszystkich let's play z Jacka i Dextera, bo każdy tak naprawdę idzie tą standardową drogą, a nikt nie idzie tak jakby trochę od tyłu i to jest trochę takie ten. Więc mogę ja i skorzystać z tego i zrobić tą jedną z gorszych misji teraz. Bo raczej się do niej bezproblemowo teraz dostaniemy. Jako, że idziemy od tyłu. Może będzie łatwiej wrócić w sumie. Tak szczerze. Skoro idziemy od tyłu. W ogóle to miejsce, zaraz wam pokażę dokładnie, o co mi chodzi. Ten port trochę mi przypomina, jakbyśmy byli w zupełnie innej części Sandover Village, bo to trochę mi się z Sandover Village skojarzyło. I z tą sekcją, jak żeśmy szli do tego, wiecie, na łódkę do Misty Island. Tylko tak jakbyśmy, nie wiem, byli w zupełnie innej alternatywnej rzeczywistości, tak szczerze. Tak mi się jakoś skojarzyło. O, i mamy tutaj tego farmera. Ja pierdzielę, jak ja go kurde nienawidzę. Howdy, friends. Enjoying my beautiful swamp? I own these here parts. Everything that doesn't sink into the mud, that is. Judging by the smell, I'd wager your bathtub sank into the mud long ago. What's a bathtub? Anyway, I got bigger problems now. Seems some nasty lurker varmints are grousing about, snatching everything they can get their grubby little paws on, and scaring away my pet hip hog, Farley. He's been missing for nigh on to a coon's age. I've been putting out his favorite snack. These ornery swamp rats keep stealing them. If you could kick those pesky critters away long enough, I just know Farley will smell them vitals and come back. Will you help me out? Tak, oczywiście, że tak. Good. Those rats will be back any time. Shoot all them rats. Keep them from eating at least one of them snacks. No i okej, musimy wybić tutaj szczury, ponieważ szczury mu podjadają jego babeczki, które nie wiadomo z czym są, ale są w każdym bądź razie. I dlaczego ja tej misji nie lubię, ponieważ ona jest monotonna strasznie, tak szczerze. Bo tutaj potem ich będzie coraz więcej i tutaj trzeba będzie tak naprawdę cały czas się skupiać, bo cały czas będzie coś do roboty. I co, mogłaby się już misja skończyć, co nie? Ale nie, jest ich jeszcze więcej, kurde. I to jest taka pewna zależność, bo ja tej misji nie lubiłem, a mój przyjaciel bardzo lubił tę misję, mówiąc, że to jest bardzo fajna i innowacyjna misja. No i zresztą, jak widzieliście, pożar babeczkę już mieliśmy try again. Bardzo fajna i innowacyjna misja, ta? Mhm. Już widzę, jaka to jest bardzo fajna i innowacyjna. No może ona zła nie jest, może to jest po prostu koszmar z dzieciństwa. Mi się tutaj przypomina, że nie cierpiałem tej misji, bo musiałem ją w cholerę powtarzać. Tak szczerze. Sorki, że nic nie mówię, ale tak jak już wspominałem niejednokrotnie na różnych let's playach, w takich sekcjach ja się wolę skupić! O! Jeszcze więcej, kurde no!
sure know how to shoot. Thanks a heap for the help. Powiem tak szczerze, że poczułem teraz ulgę, kończąc tą misję. Naprawdę, nawet nie wyobrażacie sobie, jaką ulgę poczułem. Ludzie, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Ta misja jest tak denna, że całe szczęście, że ją skończyłem. I przy okazji sobie podładowałem trochę zielone eko, co dało mi to, że mam teraz, kurde, prawie że całe życie. To mi dało. O, Sebulba jest online. Pozdrawiam cię, Sebulba, jeżeli to będziesz oglądał kiedykolwiek. To pozdro 600 dla ciebie. Oj, o kurde, co tu jest? Bo tutaj potrzebujemy niebieskiego eko. Dobra, faktycznie. Ja przez chwilę myślałem, że tutaj była, że to była taka mini platforma, wiecie, ta, która potrzebuje niebieskiego eko, że o. O, i teraz jest offline. Jezus Maria, Seba, zdecyduj się, czy ty chcesz grać, kurde, czy nie. Chyba że wolisz grać w trybie online, offline. Ale to by było trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że ty jesteś treasure hunterem. I to dosłownie. Pamiętam, jak kiedyś, kiedy nasza znajomość z Sebulbą się rozpoczynała, to pamiętam, że on dużo mi opowiadał o tym, że lubi zdobywać platynowe trofki i ma w cholerę platynowych trofek, tak szczerze, z tego co on mi opowiadał. Nawet ostatnio mi mówił o tym, że odważył się, że tak powiem, zagrać teraz w kolekcję Jacka na PS Vita. Ja mu życzę osobiście z całego serduszka powodzonka, bo ja nie wiem, czy bym się podjął, biorąc pod uwagę, że co nieco oglądałem sobie Jacka kolekcję HD na PS Vita i szczerze to... No raczej nie jest to coś, w co bym chciał zagrać, tak szczerze. Nie zrozumcie mnie źle, nie jestem osobą, która wymaga 60 FPS-ów w grach, czy tam nie wiem, iluś. Ale tak szczerze, nie mogę trochę zdzierżyć tego, że jacki są tak słabo zoptymalizowane na PS Vicie, tak szczerze. I tak jest, że tak powiem, ta cała modyfikacja chyba przez jakiś tam ludzi zrobiona, która poprawia framerate w jackach, ale szczerze, żeby robić z tego powodu modyfikację, to powinni, kurde, twórcy tam ogarnąć jakoś to. Albo osoby, co bardziej to portowały. Bo nie żeby coś, ale tak szczerze. Bardziej osoby, co portowały Jacka, powinny coś robić w tym kierunku, a nie osoby, które tak naprawdę no modują sobie tam gierkę i wprowadziły mod na tam bodajże 60 FPS-ów, czy tam poprawienie framerate'u. Mówię, ja nic do tego nie mam, ale uważam, że za to powinni się brać twórcy, a nie takie jakby niedzielni gracze lub osoby, które nie mają za bardzo nic wspólnego z tym, co było z Jackiem. A, i tutaj mamy niebieskie eko, które pozwoli nam się wybić. Ponieważ tutaj mamy kamlot, który trzeba zestrzelić. Tu w ogóle większość misji jest oparta chyba... W sensie tutaj większość power cell jest oparta właśnie na tych kamlotach. No i subcio. Teraz możemy już opuścić to miejsce. Tak więc na razie trzymaj se bazie w nosie. Tak wiem, nieśmieszne. Ale jeśli chodzi ogólnie teraz całościowo o Boogie Swamp, to mój znajomy też lubił bardzo tę lokację. Jeżeli mówiłem, że nie lubił, to myliłem się, bo lubił tę lokację. Jedyne, czego on bardzo nie lubił, to... Szczerze?
To nawet nie jestem ja sobie przypomnieć czego dokładnie. Step into the light, Jack! Don't step into the light! No i teraz całą drogę musimy cofać się. Bo gra myśli, że powinniśmy od początku ten poziom zaczynać. No ale trudno się mówi, żyje się dalej. Wracając do tematu odnośnie mojego kolegi, wiem, że on bardzo nie lubił w sumie tych misji ze strzeleniem właśnie powercellów, bo on zawsze o nich zapominał. Potem było do mnie takie, że mogłeś mi o tym powiedzieć, czemu mi o tym nie powiedziałeś, a ja takie: no kurde chłopie, widzisz tutaj kamienie, które są przyczepione do sterowca i ty się jeszcze mnie pytasz? Ja mu oczywiście potem zadałem takie kolokwialne i bardzo mądre pytanie: czy pytasz dzika, czy sra w lesie, nie? Ja mu takie pytanie zadałem, a on takie: no nie pytam. No to właśnie, to dlaczego się mnie pytasz, skoro widzisz i mogłeś to zestrzelić? Wiecie, rozumiem pomoc i tak dalej, ale też lepiej, żeby kolega sam poczuł trochę fanu z tej gierki, żeby sam trochę poodkrywał, nie że ja całe życie go będę za rączkę prowadził. No tak być nie będzie, kurde. A przynajmniej tak nie było, bo mówię, od tych wydarzeń minęło trochę czasu, no bo byliśmy wtedy jeszcze małymi gówniakami, jeszcze chodziliśmy do chyba gimbazy nawet. No to chyba jeszcze było za czasów gimbazy. Ale przyznam szczerze, że jest co wspominać. I cieszę się, ponieważ nawet, że to są takie pierdoły, bo wiecie, powinno się pamiętać o takich takich krzywych przypałach, akcjach. A ja na przykład wspominam sobie właśnie takie rzeczy, jak się to ze znajomymi spotykało na przykład po szkole i się napierdzielało w Jacki i Crashe i tak dalej. I nawet w Ratchety. Zapominam ciągle, że żółty meko trzeba tutaj manewrować. Dawaj mi to żółte eko i zaraz zestrzelimy ten Camlot. Oczywiście moje chrząkanie standardowo wyedytuję, no bo po co macie słuchać tych majestatycznych i pięknych dźwięków? Już przez chwilę myślałem, że to będzie insta-kill. No i cóż, mamy arenę lurkerów, gdzie tutaj będziemy praktycznie w nich naparzać. Bo musimy ich wszystkich tutaj stąd złoić. Kiedy wy mi dacie święty spokój? I chyba znowu od zera będę zaczynał. Ta, bo gra cały czas myśli, że powinienem tam zaczynać, nie? 113, to sporo. Serio mamy? Nie, to tam gra mi podliczyła, że mam 1140, a mam 1050. Okej. Gra mi coraz więcej tych Precursor Orbów daje. Co jest fajne, bo będę miał jeszcze ich więcej i wiecie, wtedy będę miał wystarczającą ilość, żeby podealować sobie tam z niektórymi. Runda druga, frajerzy. Znowu cutscenka. Szkoda, że jej skipnąć się nie da, ale można ją zapauzować. I znowu jestem w dupie. I to czarnej. O kurde, nawet nie wiecie jak miałem teraz, że tak powiem, skurczone
jajeczka, że tak powiem. Trochę się wystraszyłem, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie, ale byłem wystraszony, tak. Tak kociupinkę. A dlaczego byłem wystraszony? Ponieważ, kurde, bałem się, że mi się nie uda. Ale teraz jak zginę, to może mi się nie udać, bo mam tylko jeden pasek zdrowia, więc... No. Znaczy jedno serduszko zdrowia. Więc jak teraz zginę, to sobie gra, hehe, pomyśli nie wiadomo co. I znowu będę leciał od zera. I to tyle? Nie ma tutaj nic? To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Więc idziemy se stąd. Tutaj idziemy do Flat Flata. Więc my Flat Flata omijamy teraz. O! Hu hu hu, a tam było żółte jako, co nie? Tak, tu jest. Trzeba zabić teraz te pterodaktyle, czy kiwie, co to są w ogóle za stworzenia. To takie coś ala nietoperze. No trochę przerażające one są, nie powiem, że nie. Chociaż po mnie nie widać tego, żebym był przerażony. Więc... O, o, one są przerażające! Lepiej je unikać szerokim łukiem, bo jeszcze kurde tutaj nie wiem. Przestraszycie się. Boję się ich, dosłownie się boję. Mówię to autentycznie, że się boję. Zero kłamstw, sama prawda. Co wy kurde osądzilibyście mnie o to, że ja bym kłamał? Ja bym kłamał! Ile mi w ogóle tych? 60, to już naprawdę. I sterowiec sobie chyba uciekł. Chociaż nie do końca, bo tam chyba widziałem, że jest jeszcze jeden szczur, który go podtrzymuje. Więc to jeszcze nie do końca uciekł. Jedenasta godzina, kurde. I my mamy już... Półtorej godziny nagrania, a raczej ponad półtorej, bo godzinę i 38. I tak naprawdę my żeśmy się teraz cofali. Teraz się już dosłownie cofamy do początku poziomu. Tak trochę nie po kolei wiem, ale. Nie jest to niedozwolone, ponieważ tak naprawdę to ty jesteś. Ty wybierasz w sobie drogę, którą pójdziesz. Bo możesz iść od tyłu, możesz iść do przodu, nie? Dopiero gdybym, nie wiem, miał coś, czego nie powinienem mieć, to można nazwać cheatowaniem. Ale tak, jeżeli robię to legalnie w tym wypadku, to jest to legalnie. Nie jest to nielegalne. A to, że nie jest to tak, jak każdy chce, to już jest inna bajka. Ile teraz nam brakuje? A, prawie 30. Dobra. Trochę trzeba było zabrać sobie. Wow, 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 wow. To było bliskie. Back now.
na dobrą sprawę możemy już robić poziom teraz normalnie, przynajmniej początek poziomu, ponieważ tam już niedaleko nam praktycznie niedużo tam zostało, bo raczej już początek tylko minęliśmy sobie. Ała, kurde, to bolało. Ale Scout Flya mamy, więc jest fajnie.